Mimir to tajemnicza i fascynująca postać w mitologii nordyckiej. Ten strażnik wiedzy związany jest z symboliką głęboko zakorzenioną w ludzkiej świadomości. Jest wcieleniem mądrości, dobrej rady i wiedzy. Tym bardziej, aby zrozumieć znaczenie jego osoby, musimy zgłębić otaczający go mitologiczny kontekst. Początki Mimira są otoczone mgiełką tajemnicy, a źródła różnie interpretują jego pochodzenie. Niektóre z nich sugerują, że był gigantem, potomkiem Ymira, pierwszego bytu, z którego ciała powstały światy. Inne źródła podają, że należał do Asów. Mimo tych rozbieżności, jedno jest pewne. Mimir był uosobieniem wiedzy i mądrości, a jego imię, które można przetłumaczyć jako ten, który pamięta, w pełni to odzwierciedla. Mimir jest nieodłącznie związany ze studnią Mimira, znaną także jako studnia mądrości. Ten święty zbiornik wiedzy leży u stóp Yggdrasila, wielkiego drzewa świata, które łączy wszystkie światy w mitologii nordyckiej. Mimir, jako jej strażnik, posiadał nieskończoną wiedzę i mądrość, które czerpał właśnie z niej. On sam pije z niej wodę i zdobywa dzięki temu wielką wiedzę. Aby napić się z tej studni, używa rogu Gjallarhorn, który dzieli swoją nazwę z rogiem używanym przez Heimdala. Ten drugi róg ma zapowiedzieć nadejście Ragnaroku. Znajomość historii Odyna, naczelnego boga w panteonie nordyckim, i jego spotkania ze studnią Mimira pozwala lepiej zrozumieć znaczenie postaci Mimira. W poszukiwaniu wiedzy Odyn odwiedził studnię mądrości. Mimir, rozpoznając jego pragnienia, zażądał wysokiej ceny za dostęp do wiedzy. Odyn musiał złożyć swoje prawe oko jako ofiarę. Ignorując okrucieństwo tej ofiary, Odyn zgodził się na tę cenę, pokazując tym samym swoje poświęcenie dla zdobycia mądrości i wiedzy. Ta historia ukazuje Mimira jako strażnika wiedzy, a jednocześnie podkreśla znaczenie samej wiedzy, dla której nawet bóstwa były gotowe poświęcić tak wiele. Mimo że Mimir był strażnikiem nieskończonej wiedzy, los nie zawsze był dla niego łaskawy. W mitologii nordyckiej Mimir stał się ofiarą wojny między dwoma plemionami bóstw, Asami i Vanami. Po zakończeniu konfliktu obie strony zdecydowały się wymienić zakładników w geście dobrej woli. Mimir wraz z Honirem, innym asem, został oddany Vanom. Według Vanów Henir był idealnym materiałem na przywódcę, tak więc uczynili go nim. Jednakże ten potrafił podejmować dobre decyzje tylko w momencie, gdy u jego boku był Mimir i ratował go swoimi radami. Kiedy Vanowie to odkryli, poczuli się oszukani i w gniewie ścięli głowę Mimira. W akcie symbolicznej zemsty odesłali ją Asom. Zgłębiając historię Mimira, trudno nie zauważyć odwagi Odyna, który postanowił przywrócić do życia głowę swego doradcy. Zastosował tajemnicze czary, aby utrzymać ją przy życiu, a od tego momentu głowa stała się jego niewyczerpanym źródłem rad i wiedzy. Ta historia jest nie tylko fascynującym opowiadaniem o jednym z bóstw nordyckich, ale także ilustruje kluczowe wartości i wierzenia tej kultury. Mimir był symbolem wiedzy i mądrości. Przypomina nam o wartości tych cnot, pokazując, że nawet najwyższe bóstwa były gotowe złożyć ogromne ofiary w ich imieniu. Złożoność i nieprzewidywalność świata, w którym żyją postacie mitologiczne, sprawia, że posiadanie wiedzy i mądrości jest kluczowe dla przetrwania i sukcesu. Dzięki wiedzy i mądrości postacie są w stanie przewidzieć wydarzenia, podejmować właściwe decyzje i pokonać trudności. Mitologia nordycka, mimo że jest często kojarzona z walecznymi wojownikami i bóstwami, takimi jak Thor, stawia również duży nacisk na wartość mądrości. Mądrość Mimira jest przykładem tego, jak rozum i wiedza mogą przewyższyć siłę fizyczną. Mądrość, w przeciwieństwie do siły fizycznej, nie jest ograniczona przez cielesne bariery. Siła fizyczna, choć potężna, ma swoje granice. Osoba może być zmęczona, rana może osłabić jej zdolności, a starość może zniszczyć jej siłę. Z drugiej strony, mądrość rośnie i rozwija się z czasem, gromadząc doświadczenia i nauki z przeszłości.
Siła fizyczna jest również przewidywalna i łatwa do przeciwdziałania. Jeśli ktoś jest silny, można przeciwstawić się temu używając większej siły lub znaleźć sposób na obejście tej siły. Mądrość jest bardziej zróżnicowana i nieprzewidywalna. Osoba mądra może znaleźć niespodziewane rozwiązania, użyć swych umiejętności perswazji lub manipulacji, czy dostrzec ukryte możliwości niedostępne dla innych. Mimir jest tego doskonałym przykładem. Jego mądrość pozwoliła mu na doradzanie innym bóstwom, wpływając na bieg wydarzeń. Pomimo braku siły fizycznej, jego wpływ i znaczenie były ogromne. Kluczowym momentem, który podkreśla przewagę mądrości nad siłą fizyczną, jest moment, kiedy Odyn ofiarowuje swoje oko za mądrość Mimira. Odyn, będąc jednym z najpotężniejszych bóstw, zrozumiał, że mądrość przewyższa siłę. Ta decyzja podkreśla jej znaczenie i pokazuje, że nawet najpotężniejsi uznają jej wartość. Wreszcie mądrość jest cennym narzędziem w zarządzaniu i przywództwie. Władca opierający swoje decyzje na mądrości, a nie na sile, ma większą szansę na utrzymanie pokoju, dobrobytu i sprawiedliwości. Mimir z jego nieocenioną wiedzą i radami był niezastąpionym doradcą dla innych bóstw.